Parlament Europejski przegłosował wczoraj zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych do 2035 roku. To jednak nie koniec. Do tego czasu nałożą na użytkowników samochodów spalinowych nowe podatki za ich użytkowanie, rejestrację i będą zamykać centra miast dla nich. To spowoduje, jak pokazuje na przykład najnowszy raport Warsaw Enterprise Institute, znaczny wzrost cen OC. Auto stanie się towarem ekskluzywnym i jeżeli kogoś nie stać na zakup samochodu elektrycznego, zostanie pozbawiony prawa do transportu, a tak naprawdę prawa do korzystania ze swojej wolności. Jeśli wierzycie, że do tego czasu auta elektryczne stanieją tak, że nic się nie zmieni, nie bądźcie naiwni. Na przykład prezes BMW Oliver Zipse mówi tak: ustalenie daty stopniowego wycofywania pojazdów napędzanych benzyną może usunąć tanie samochody z rynku, sprawiając, że ich własność będzie poza zasięgiem wielu osób i może być politycznie niebezpieczna. Dlaczego niebezpiecznym? Ponieważ większość łańcuchów produkcji metali rzadkich potrzebnych do produkcji podzespołów do samochodów elektrycznych opanowali Chińczycy, którzy nie zawahają się użyć w przyszłości ich jako broni do manipulacji cenami, jeśli skażemy się na ich monopol. Dokładnie tak, jak zrobił to Putin, wybijając dziś inflację w Europie, skoro ta uzależniła się od jego gazu. Nagle zakręcił kurek i niszczy naszą gospodarkę. I teraz nagle trzeba szukać alternatyw i zwozić węgiel z egzotycznych krajów, pomimo że Polska ma go prawie dla całej Europy. Jednak zakazali go wydobywać, otwierać nowych ścian prawem Unii Europejskiej. Więc po co oni to robią? Oficjalna opowieść dotyczy ochrony środowiska. Tymczasem produkcja podzespołów do samochodów elektrycznych generuje dużo więcej emisji CO2. Dopiero ich długie użytkowanie, jak wyliczyli eksperci Volvo, i ładowanie z OZE może wyrównać ten stan. Tylko jest dziś problem z jednym i z drugim. A ładowanie z OZE zawsze musi być i tak ubezpieczone stabilnym źródłem energii, które dziś emitują w dużej części CO2. Więc to, co się dzieje, to tak naprawdę wykorzystywanie władzy przez chciwych ludzi, których denerwuje to, że tak dużo zwykłych osób ma samochód i nie mogą normalnie sobie jeździć swoimi wypasionymi limuzynami. Zwykłe rodziny zajmują im miejsca na plaży, które przecież są tylko dla nich, ludzi lepszych. Za tymi rozwiązaniami głosuje cała opozycja. Więc w tej sprawie wiele zależy od Ciebie. Daj czerwoną kartkę ludziom, którzy zabierają Ci wolność.